Witajcie, z tej strony Krix i dzisiaj mam dla was do pokazania wydanie polskie gry Survarium. Edycja, z tego co słyszałem, chyba wychodzi tylko w Polsce, przynajmniej edycja pudełkowa za 50 zł. I w środku znajdziemy tak ścieżkę, grę i ścieżkę dźwiękową, zapewne edycja cyfrowa, bo nie widziałem płyty, ale mimo wszystko zawsze coś. Kod na 2000 sztuk złota, konto premium na okres 3 miesięcy, zestaw specjalnych polskich emblematów, mini przewodnik po świecie gry i naklejkę i przypinkę. I tak, co do gry, no to jeszcze nie miałem bardzo czasu pograć, chciałem właśnie przed nakręceniem zagrać, żeby powiedzieć coś więcej, no ale niestety nie miałem czasu. Niemniej jednak gra w klimatach Stalkera, więc myślę, że chętni na pewno się na nią znajdą. I tak, otwieramy pudełko. I tak, wyciągnę sobie tylko kod. Zresztą jest zużyty, no ale nie potrzebujecie go widzieć. I mamy tak, płytę z grą. Jak widzicie, jest dosyć prosta grafika, ale pasowuje to nawet się do Stalkera, bo tam to też nie były nie wiadomo jak wymyślne. I mamy tak, przypinkę, niedużą, niemniej jednak całkiem fajna. Zawsze to jako bonus do zestawu jest. Mamy tą przypinkę, położę ją może tutaj. Naklejka Witaj w Zonie, to jest całkiem spora. Położę tutaj. I tak, mamy Uniwersum Zielonej Apokalipsy. Tutaj mamy kilka grafik. Taka bardziej broszurka. Niemniej jednak jakieś tam informacje przekazuje. A szkoda, że nie zrobili tego grubszego. No ale nie możemy też za bardzo narzekać, zestaw jest tani. A gra wygląda zachęcająco. I instrukcja. Tu już jak zainstalować. Konfiguracja, klany, konta premium i takie różne inne podstawowe informacje. No i miejsce na kod bonusowy. Szkoda, że nie ma tutaj nic. Ale kod aktywacyjny aktywuje nam akurat wszystko. No i okładka wygląda tak. Czyli całkiem fajnie. I dobra, ja przez najbliższe dni będę tą grę testował. Jeśli myśleliście nad zakupem, to to myślę, że taki pakiet jest na pewno lepszy niż kupowanie samej gry bez żadnych tam dodatków. Zawsze to wygląda lepiej. I dobra, jeśli ktoś grę ma, no to dajcie znać. Spróbujemy pograć razem. Ja z chęcią nauczę się od kogoś, kto już grał podstaw w grze. I dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie i widzimy się już niedługo. Dzięki i cześć.